pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Dzień dobry Państwu, Piotr Sobczyński. I Bartosz Kuzarski. Witamy, zapraszamy na czwarty etap wyścigu Tour de Pologne. Etap długi, blisko 200-kilometrowy. Start w Kudowie Zdroju. Przed chwilą z linii startu honorowego w samym Parku Zdrojowym ruszyli zawodnicy. Jeszcze nie rozpoczęliśmy właściwego ścigania. Jeszcze dyrektor wyścigu Czesław Lang z chorągiewką i zobaczymy, jak to się rozwinie. Spodziewamy się oczywiście odjazdu, spodziewamy się jakiejś ucieczki wczesnej, szybkiej. No bo są punkty do wzięcia na tych lotnych finiszach. Jest jedna premia górska, jest jedna premia specjalna i od razu Michał Paluta w koszulce najlepszego górala. Tak jak zapowiadał tutaj trener reprezentacji Polski. Nisko pochylony Michał Paluta. Zazwyczaj tak jest, że zawodnik, który jedzie z przodu, przybiera tę bardziej aerodynamiczną pozycję. Ten, który jedzie z tyłu, może zmienić ustawienie rąk na kierownicy, trochę rozprostować plecy, pooddychać bardziej przeponowo. O, tak jak właśnie teraz zrobił to Michał Paluta. To jest jego czas na odpoczynek, na to, żeby dać nogom przez chwilę odpocząć. Oczywiście od lat opowiadamy tutaj o tych aerodynamicznych aspektach jazdy na rowerze, kiedy jadąc za zawodnikiem oszczędzamy bardzo dużo właśnie na oporze powietrza. Te rowery są konstruowane coraz bardziej w tę stronę, aby były jak najbardziej aerodynamiczne. No premia, jest linia premii lotnej i myślę, że tutaj stanęła umowa. Podział punktów, podział wpływów. Szymon Sajnok bierze te, na których mu najbardziej zależy, czyli 3 punkty, 3 sekundy bonifikaty. Jako pierwszy zawodnik na linii premii Michał Paluta drugi. On będzie z kolei, jemu zależy na tej głównej stawce na premii górskiej. Tylko trzeba najpierw tam dojechać w ucieczce. Dokładnie, to będzie 118 km przed linią mety. Bystrzyca Kłodzka, no mocna piątka za kibiców. Dość licznie obstawiona tutaj strefa kibica przy premii lotnej. W stronę głównej drogi teraz zjeżdżają zawodnicy. Nie przeszkadzał Szymonowi Sajnokowi na premii lotnej w Bystrzycy, więc i Szymon nie będzie przeszkadzał jemu we wzięciu 5 punktów na premii górskiej na przełęczy Jaworowej, do której właśnie dojeżdżają zawodnicy z dwuosobowej ucieczki. 2 minuty 16 sekund przed peletonem. Różnica nie jest duża. Peleton ma to pod całkowitą kontrolą. Zbyt wiele drużyn zainteresowanych jest tym, żeby dzisiaj doszło do finiszu z peletonu, żeby główni sprinterzy mogli dzisiaj ugrać wreszcie coś dla siebie, bo te pierwsze 3 dni to nie był dzień dla sprinterów. Przypominamy, pierwszy etap z metą pod Orlinek, drugi etap z metą pod Orlinek, trzeci etap również z metą na podjeździe. A dzisiaj jest okazja do tego, by sprinterzy mogli powalczyć. No i kolejne punkty na premii górskiej PZU. Dopisujemy na konto Michała Paluty, który poczeka pewnie chwilę na Szymona Sajnoka i razem ruszą w dół, mijając właśnie tą wieżę widokową na Jaworniku Wielkim w stronę Złotego Stoku. Ostatnia faza zjazdu, trochę bardziej skomplikowana. Nawet nie patrzyłem. Tak, myślę, że tak. Sobie tutaj przecież informację. By się mieli poddać? Nie, no oni jednak też mają tu coś do ugrania. Wprawdzie 3 punkty i 3 sekundy zgarnia Kasper Gieryk, ale dla nich pozostają 2 sekundy i 1 dla trzeciego. Oto właśnie na rynku w Ząbkowicach Śląskich Kacper Gieryk, no, ma swój moment chwały. Bardzo dużo kibiców, wielkie oczekiwanie na przejazd peletonu 81. Tour de Pologne i reprezentant Polski na czele. Za chwilę wpadnie tutaj peleton. No i teraz pytanie, jeśli ta dwójka jeszcze z tyłu za Kacperem Gierykiem jest, no to w peletonie nie ma za bardzo o co walczyć, więc przejadą pewnie kolarze z czołówki przez Ząbkowice Śląskie. No ale jeśli tej dwójki nie ma, to będziemy mieli tutaj ostrą walkę o sekundy, bo tak jak wcześniej Mohoric walczył o 1 sekundę, tak teraz do wzięcia będą
dwie sekundy za miejsce drugie i jedno za miejsce trzecie, więc poczekajmy na przyjazd peletonu, który już tutaj powoli szykuje się, tak jak poprzednio, do rozprowadzenia. Widzimy znowu Mohoricza z przodu, walczą też inni, koledzy Romana Gregoire też próbują go wyprowadzić do przodu. Tu jest walka cały czas, proszę Państwa, o szóstą, piątą, szóstą, siódmą pozycję, więc mocne tempo. Jeszcze rusza Sajnok, jeszcze rusza Szymon Sajnok, ale chyba nic z tego nie będzie. Zmęczony tym całodniowym uciekaniem, cały czas trzyma się czołówki. Nie, niestety odpuścił Szymon Sajnok. No i czy znowu Mohoricz? Zobaczymy. Ma jeszcze dwóch kolegów do pomocy. Matej Mohoricz, jadący z numerem pierwszy, zwycięzca zeszłorocznego Tour de Pologne. Ten dojazd nie jest tutaj łatwy do premii, a gdzieś tam krawężnikiem koło latarni, ale ruszył. Matej Mohoricz po dwie sekundy do klasyfikacji generalnej. No Michałowi Gołasiowi trzeba pogratulować, bo dzisiaj od tak 3 sekundy wpadło Mohoriczowi. Tak się właśnie walczy o jak najlepszą pozycję w klasyfikacji generalnej. Na centralnym placu, tak jest, premia lot na lotto i no, kolejne takie miejsce, na które samotnie wjeżdża dzisiaj Kacper Gieryk i jest owacyjnie witany przez tłumy kibiców. Spóźnioną minutę peleton, zobaczmy co tam się dzieje, czy mamy rozprowadzenie, tak, jest wysokie tempo, są biało-czerwone koszulki, no tam jest, przygotowują podkład dla mistrza Polski, jest też Sajnok oczywiście, są też zawodnicy z Ineosu, zobaczmy jak to wygląda w tym momencie. I Mohoricz pierwszy wchodzi w zakręt. Mohoricz wie, że tutaj trzeba być właśnie z przodu w tym momencie, bo jest zakręt w prawo, krótka prosta, zakręt w lewo, krótka prosta i premia. Ale czy wystarczy Mohoriczowi dystansu, czy wystarczy mu sił? Chyba mu wystarczy, bo już po tym zakręcie, po wyjściu z tego zakrętu będziemy mieli premię. I Mohoricz przed Banaszkiem i przed Sajnokiem. Tak to wyglądało. Rozpędza się peleton na dojeździe do Głuchołaz, a tam ktoś, patrz, ktoś wpadł i to tak do rowu, że... Tak, mamy tutaj dużą kraksę, dwóch, trzech reprezentantów Polski, tutaj też leży, chyba ten, Budziński. Ten, co wylądował w rowie, to w sumie nie miał najgorzej, bo tu z prawej strony bardziej poszkodowani byli ci, którzy uderzyli w asfalt. No i to jest właśnie to, że cały etap się nic nie działo, cały etap... Wszyscy jechali spokojnie i a to tam, zobacz co tam się działo. I prawą, i lewą, i na środku. No to już później się sypie jak domino. Prawa, lewa strona. A tam chyba Norbert Banaszek ma czyjś rower zaczepiony o swój. Tak, tak właśnie się stało. No zupełnie jak grom z jasnego nieba. No zupełnie niespodziewanie. Znaczy niespodziewanie. No wiadomo, że kraksy są wpisane w ten zawód. Zawodnicy Decathlonu, dwóch grupami także tutaj poszkodowani. No i ktoś z Alpecin Dekening także, ale jest oczywiście natychmiast pomoc medyczna. I jest peleton, i jest, rozprowadzają się tutaj, wyjeżdżają na te łagodnie skręcające odcinki. I kogo mamy z przodu? Kyle Puen, myślę, że ze swoimi kolegami, grupa Jayco Alula, ale także Stanisław Aniołkowski, tutaj jego koledzy. Jest Staszek, widać go tam, troszkę przymknięty w tej chwili za kolarzami Jayco Alula i Little Trek. Niełatwo będzie mu tutaj wystrzelić do przodu, ale jeszcze trochę dystansu jest. Także Sam Bennett bardzo mocno, Jordi Meus, taki jest, ale i Pedersen tu bardzo mocno, 300 metrów do mety. Pedersen czy Meus? Pedersen, Herben Tyson także się włącza. Rozjechali się. Koi środkiem, tak, będzie Olaf Koi do końca. Olaf Koi zwycięzcą po raz kolejny etapu na Tour de Pologne. To samo co w Opolu w zeszłym roku, w zupełnie innym stylu, bo tutaj typowo z głównej grupy, tam z długiego finiszu, ale Olaf Koi zwycięzcą. Mówiliśmy, że dzisiaj drużyna musi się podzielić na dwie grupy. Jedna będzie wspierała lidera i trzeciego w klasyfikacji generalnej zawodnika, ale ktoś musi pomóc Kojowi, ale Koi jest zawodnikiem, który też sam doskonale sobie potrafi poradzić. No i pięknym zwycięstwem dzisiaj Olaf Koi kończy ten długi 195 km
kilometrowy etap. No to jest trzecie zwycięstwo etapowe. Olava Koja wygrywał w zeszłym roku, wygrywał wcześniej w Lublinie, potem w Opolu, a teraz znowu na Opolszczyźnie, czyli w Prudniku. Olav Koj, najlepszy na najdłuższym etapie 81. Tour de Pologne. Z Kudowy-Zdroju do Prudnika. W Prudniku po finiszu, który przed chwilą widzieliśmy, Olav Koj przed samym Bennettem, Irlandczykiem, i przed Madsem Pedersenem. Aniołkowski na szóstym miejscu. Dziękujemy już widzom programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Za chwilę na antenie TeleExpress, natomiast Tour de Pologne pozostaje w TVP Sport. No i patrzymy, kto był blisko, kto nie dał rady. Sam tak Bennett, jak mówiliśmy tutaj, i Meus był dobrze ustawiony, tylko że na tych ostatnich 100 metrach jeszcze wyskoczył Olav Koj. W ostatnich 100 metrach jednak najmocniejszą nogę miał Olav Koj i znowu zwycięstwo o długość roweru przed samym Bennettem. Pedersen jeszcze niepewnie spoglądał na bok, czy ktoś go nawet na tym trzecim miejscu nie wyprzedzi, a mógł to zrobić Jordi Meus. Tam był wyrzut roweru przed siebie, ale ostatecznie Pedersen trzeci, Meus czwarty, Merlier piąty. No cała galeria, tak jak przypuszczaliśmy, niepewna była tylko kolejność. Koj, Bennett, Pedersen, Meus, Merlier i na szóstym miejscu Stanisław Aniołkowski przed Herbenem Tysenem. Potem Dainese, Plowright, Bauhaus 10 i Kasper van Uden 11, a najlepszy sprinter reprezentacji Polski Radosław Frontczak, 12 lokata. No ładnie pojechał Radek Frontczak, 12 miejsce, 16 Mateusz Kostański, 22 dopiero Kaleb Iwen. Więc dość daleko. Iwen na tym sprincie gdzieś tam się pogubił. Kaleb Iwen, zawodnik z drużyny Team Jayco Alula. Tłumy kibiców dzisiaj w Prudniku. Naprawdę chyba najwięcej kibiców jak do tej pory na wyścigu. I tu jeszcze mamy oficjalne potwierdzenie wyników z linii mety. Czyli wyniki etapowe, to o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Znakomita stawka sprinterów, no oczywiście różnice nie mogą być wielkie, oni wszyscy mają zaliczony ten sam czas. Widzieli Państwo, że Koj o długość roweru przed Bennettem, Bennett o pewnie pół koła przed Pedersenem, Pedersen następne pół koła przed Jordi. W sekundzie wpadł w 10 chyba. No, wpadła tak grupa, tak jak się spodziewaliśmy, prawie 200 km i wszyscy przyjeżdżają razem i jest rywalizacja do ostatnich metrów, do ostatniego kawałka, do tych 25 metrów przed metą, specjalnie oznakowanych na sprinterskim etapie, żeby wszystko było jasne.